Wilczur odłożył gazetę i szepnął do siebie. A więc stało się. Znowu dolano oliwy do ognia. Czyjaś niedyskrecja sprawiła, albo zawzięte szpiegostwo, że podsycono znowu plotkę że zacznie się nowa orgia napaści. Nie będę jadł kolacji. Nie jestem głodny, powiedział służącemu, gdy ten oznajmił, że kolacja jest na stole. Może chociaż filiżankę bulionu. Nie, dziękuję. Niech mi Józef jeszcze da kawy. Tak i, i koniaku. Tej nocy profesor Wilczur wcale nie położył się do łóżka. Nadmiar wypitej kawy i alkoholu sprawił, że rankiem ujrzał w lustrze swą twarz poszarzalą, zmęczoną i obrzmiałą. Pomimo zmęczenia zmusił się do tego, by ogolić się starannie i punktualnie zjawił się w lecznicy. Nie trudno było zauważyć, że wczorajsza wiadomość z pisma była już wszystkim znana. Doktor Żuk, referując program dnia i stan chorych, nie ośmielił się wprawdzie zapytać Wilczura o nic, ale jego spojrzenia świadczyły, że Pytania miał na końcu języka. Program przewidywał sześć operacji: jedna trepanacja czaszki, trzy zestawienia złamanych kości w kończynach i wycięcie wyrostka robaczkowego czternastoletniej dziewczynce, którą przywieziono w nocy. Poza pierwszą, wszystkie operacje były łatwe i zwykłe. Po godzinnej wizytacji profesor przeszedł do sali operacyjnej. Od pamiętnego wypadku z donatem każdego pacjenta dodatkowo badał osobiście, sprawdzając stan jego serca i badając, czy nie cierpi na idiosynkrazję do któregokolwiek z środków usypiających. Zabierało to sporo czasu, lecz wolał polegać tylko na sobie. Pierwsza operacja trwała przeszło godzinę i udała się doskonale. Pogrypowy wrzut w mózgu został przecięty i oczyszczony. Następne poszły również łatwo. Ostatnio jednak Wilczur postanowił przesunąć o pół godziny. Musiał odpocząć. nie Nieprzespana noc i napięcie nerwowe zrobiły swoje. Gdy siedział w ubieralni, przyszedł Dobraniecki, przywitał się i powiedział – Mówił mi Rancewicz, że jest pan zmęczony może do tego wyrostka robaczkowego – Wyznaczyć kogoś innego? Nie, dziękuję panu. Blado uśmiechnął się Wilczur. Bo ja jestem teraz wolny ewentualnie. Nie, dziękuję bardzo. Nie mógł opanować poirytowanego tonu Wilczur. Wstał i nacisnął dzwonek. Pacjentkę na salę. Rozległ się za drzwiami głos sanitariusza. Dobraniecki wyszedł. Wilczur otworzył podręczną szafkę, wyjął z niej słoik z bromem, wsypał dość dużą dawkę do szklanki, nalał wody i wypił. Gdy przystępował do operacji, był już zupełnie opanowany i pewny każdego swego ruchu. Skośne cięcie było trafnie wymierzone: kilka kropli krwi na białym podkładzie tłuszczowym i sinofioletowa gmatwanina kiszek. Rozżarzony drut aparatu elektrycznego krótkim, ostrym sykiem spełnił swoje zadanie i obrzmiały wyrostek robaczkowy znalazł się w szklance z formaliną. Operacja dobiegała końca. W 45 minucie profesor Wilczur założył klamry. 12, 13, 14, 15. Liczył doktor żuk narzędzia. Chorą wywożono z sali. Brak jednej sztuki, spokojnie powiedział doktor Żuk. Moment konsternacji. Profesor Wilczur, który już zdejmował maskę, powiedział ochrypym głosem. Z powrotem na stół. Trzeba było po raz drugi otwierać jamę brzuszną dla wydobycia ze zwojów kiszek małego metalowego przedmiotu połyskującego niklem. Upał w sali operacyjnej i zmęczenie sprawiły, że Wilczur tylko ostatnim wysiłkiem woli utrzymał swój mózg w świadomości, a ręce w sprawności. Czuł, że jest bliski omdlenia, na szczęście. Wytrwał do końca. Pacjentkę zabrano już w chwili, gdy budziła się z narkozy. Zataczając się, wyszedł za nią wilczur na chlodny korytarz. Powoli odzyskiwał przytomność i siły. Zrozumiał też, że ten szum, który słyszy, jest skutkiem zbyt wielkiej dawki bromu. Zwolna skierował się do rozbieralni, przy pomocy sanitariusza przebrał się, kazał przynieść tu futro i kapelusz i, nawet nie wstępując do swego gabinetu, wyszedł na ulicę. Tymczasem w lecznicy wrzało jak w ulu. Wprawdzie, pozostawienie narzędzi operacyjnych w jamie brzusznej jest dość częstym wypadkiem, który się przytrafia wielu chirurgom, powodując konieczność powtórnej operacji. Profesor Wilczur jednak smynął z tak niesłychanej przytomności umysłu i spostrzegawczości, że nigdy mu się coś podobnego nie zdarzyło. Oczywiście osoby asystujące przy operacji dostrzegły również osłabienie profesora, a dr Żuk Obserwując go uważnie, przewidywał nawet omdlenie i przygotował się do tego, że osobiście zastąpi profesora przy dokończeniu operacji w razie wypadku. Teraz cała elita zakładu zebrała się w gabinecie profesora Dobranieckiego, który mówił: Szanujemy go wszyscy, uznajemy jego zasługi, mamy dla niego hmm, wiele sympatii. Ale to nie powinno nam zamykać oczu na fakty. To jest e, stary człowiek, należy mu się odpoczynek, a nie daje sobie tego w żaden sposób wytłumaczyć. Przecież podobne wypadki będą mu się zdarzały teraz coraz częściej. Nie wiem doprawdy, co począć. Wśród ogólnych potakiwań rozległ się drżący głos dr Łucji Łucikańskiej. Tu nie trzeba nic robić. Tu trzeba pootwierać okna i wywietrzyć tę ohydną atmosferę, nad której wytworzeniem pracują ludzie złej woli. Trzeba przeciwdziałać wstrętnym plotkom, kłamstwom i orszczerstwom. Nie wiem, czy ktokolwiek zdołałby zachować spokój i równowagę wśród tych kalumni podnych, podstępnych, intrykich, krecich podkopów, którymi otoczono profesora Wilczura. To hańba, to wstyd. Ale mylą się ci, którzy dla własnych brudnych korzyści chcą zmusić profesora do upadku. Przeliczą się, taki człowiek jak on nie ugnie się przed podłością nikczemnych intrygantów. Wszyscy uczciwi staną po jego stronie. Profesor Dobraniecki przybladł i zmarszczył brwi. Wszyscy stoimy po jego stronie, powiedział dobitnie. Tak? Czy i pan też, panie profesorze? Spojrzała mu wprost w oczy.